czwarty sezon Kalesu. Koło mnie Przemek, założyciel, można tak powiedzieć, ojciec dyrektor w każdym razie. No tak, przysłowiowy ojciec dyrektor, ale jeden ze współzałożycieli, bo sam pomysł był, ale wiadomo, że kilka osób na to się złożyło, żeby to wszystko zebrać do kupy i żeby to powstało. Tak, i to jest finał, dzisiaj mamy finał czwartego KLS-u, czwartego sezonu, bo to są piąte zawody w sezonie 2016, ale kończymy czwarty rok w sumie zmagań, także trochę już doświadczeń jest i trochę czasu minęło. No słuchaj, bo powiem tak, mieszkasz daleko, nie? Nie mieszkasz jakoś tam w centrum, że tak powiem, wszędzie masz, na wszystkie zawody masz daleko i także tym większy szacun dla ciebie, że jesteś na każdym, na wszystkich zawodach i wszystko ogarniasz. No są tacy, którzy mają więcej kilometrów ode mnie. Wiadomo, że tak naprawdę to nie mam aż tak daleko, bo około 70 kilometrów tam w tym miejscu, gdzie mieszkam, ale na same zawody faktycznie. No tam chodzi mi o same zawody. Powyżej 170 kilometrów za każdym razem musimy robić, nie? Także w jedną stronę, nie, żeby dojechać, ale dajemy radę, no hobby to hobby, wiadomo to. Zresztą wszyscy wędkarze są troszeczkę chorzy, także... Słuchaj, Przemek, powiedz nam, tak pokrótce wyjaśnij regulamin, jak wygląda ten regulamin, bo mamy 5 zawodów w skali roku. Tak? Pokrótce to można powiedzieć tak, że jest obecnie w KLS-ie tak jakby 7 ekip. Część to są stowarzyszenia, część to są kluby, stricte działające w strukturach też PZW. Założenie jest takie, że 5 klubów w ciągu roku organizuje 5 imprez. Dwa kluby tak jakby pauzują. Klasyfikacja jest indywidualna, coś na zasadzie Grand Prix, czyli na każdych zawodach zbieramy małe punkty, które są sumowane. Do klasyfikacji indywidualnej, do generalki liczą się 4 najlepsze starty, czyli jeżeli mamy 5 imprez, na jedne zawody zawodnik może nie przyjechać, albo jeżeli wyzeruje, to liczone są 4 najlepsze. Jest liczona też klasyfikacja drużynowa, co prawda tak jakbyśmy... nie zawsze przykładaliśmy do tego też taką wagę. W tym roku postanowiłem z kolegami, że w klasyfikacji drużynowej również też będą puchary wręczane, no bo piękne mamy frekwencje z roku na rok coraz większą. Ten rok jest tak na razie rekordowy, bo średnia 60 kilka osób na zawodach, tak? Także to jest bardzo, bardzo ładny wynik, nie? Łącznie ile osób wziął udział w tych zmaganiach tegorocznych? No z tego co pamiętam to 108 osób przewinęło się przez wszystko. Oczywiście te osoby się powtarzają, ale część osób, no te 108 osób generalnie się przewinęło przez cały cykl, nie?
Słuchaj, takie pytanie na koniec mi się nasuwa. Czy jeżeli powiedzmy w cyklu rocznym na 4 imprezach było mało ryb, na 5 było dużo, czy ktoś, kto złowi na tej 5 powiedzmy 20 ryb, no ma szansę skoczyć na podium? Teoretycznie tak, ale w praktyce wyniki są brane stąd, że na każdych zawodach są mierzone ryby co do milimetra. Za ilość złowionych ryb są dawane punkty małe, które są rozdzielane po tak jakby tak. Zawodnik, który wygrywa na danych zawodach, bo złowił na przykład 5 flonder, dostaje punktów 20. I następni kolejni dostają o 1 punkt mniej. Jeżeli do dnia dzisiejszego byłby na przykład na miejscu 10, mając punktów przykładowo 31 i brakuje mu do lidera w tej chwili 43 i po tych zawodach dostałby 20 punktów, a lider by nic nie złowił, ma szansę być zaraz za nim, bo miałby 41 punktów, czy nawet nie, 51 punktów w tym wyliczeniu i by nawet go wyprzedził. Czyli ktoś, kto po prostu przyjedzie na jeden KLS i mocno na nim zapunktuje, raczej nie ma szansy na podium. Nie, ta punktacja jest zmieniana poprzez ostatnie 3 lata po burzliwych dyskusjach zawsze po sezonie i wydaje mi się, że chyba w tej chwili jak to, co osiągnęliśmy, taki konsensus pod koniec zeszłego sezonu i ta punktacja, która jest zastosowana w tym przypadku, jest chyba najbardziej sprawiedliwa, bo wyklucza właśnie to, że na jednych zawodach można sobie w maju nałowić limit belon, tak, i belonami nabić tyle punktów, wymiarów, które by spowodowały, że do końca sezonu mógłby w ogóle nie startować, tak? A miałby bardzo dużo punktów małych. Dlatego ta punktacja, tak mówię, po burzliwych dyskusjach jest chyba najbardziej sprawiedliwą jak do tej pory, nie? Dobrze, podsumowując dzisiejsze zawody, czyli 5 zawody tegorocznego KLS-u, zaczniemy od najdłuższej ryby zawodów, którą złowił kolega Rafał Majcher. Dorsz 51,3. W górę diabeł niech tam spada. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył kolega Piotr Formela. Ale zaskoczenie, oj, oj, oj. Ale zaskoczenie, no proszę cię. Ale jak to zaskoczenie? Pozycję numer 2 kolega Piotra z klubu Śliwiński Krystian. A to już w ogóle nie było. I miejsce numer 1 w dzisiejszych zawodach, kolega Okony Grzegorz. Władek King! Władek King! Piotrusz? W ogóle, jeden grzebiek i tak nie masz tego głosu. Bo tam grzybę, to zobaczymy, czy pasuje do ciebie. Chciałbym po raz pierwszy ogłosić, że będziemy wręczali również dzisiaj puchary za klasyfikację drużynową, czego nigdy do tej pory nie było. Ale w związku z tym, że jest bardzo dużo grono ludzi, że jest cała pula pieniążków się ładna zebrała na to wszystko, więc pozwolę sobie drużynowo ogłosić wyniki w klasyfikacji 2016. Trzecie miejsce drużynowo. Przypomnę tylko, że liczonych jest 5 najlepszych zawodników, tak jak lecą w klasyfikacji generalnej z punktami głównymi. Trzecie miejsce, drużyna Belona. Mamy. Drugie miejsce zajęli moi serdeczni przyjaciele z Pomuchla. Gratuluję. Lesio. Dziękuję. Dziękuję. Coś. Ale 5 miał być 6. Dawaj tu. Dawaj, Roman. Na dół. Jesteś duży, to... Czekaj, no to ja też jestem, kurwa. Bałabuhel! 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 Panowie, czarny. Miejsce pierwsze, które zdobył najliczniejszy i najweselszy klub w Polsce Północnej, Władek Team! O, nas jest tyle, że musieliśmy to zdobyć. Tak się łowi! I to nie przykro, to Milanusz? No, nie przykro. Zacznijmy podsumowywać klasyfikację generalną. W tym roku też dla odmiany, to w porównaniu do lat poprzednich, dekorujemy
medalami, pucharami i drobnymi nagrodami rzeczowymi od 10 miejsca w klasyfikacji generalnej 2016. Na miejscu 10 uplasował się kolega Piotr Cejnowa. Chyba zaskoczony, bo się nie ubrał. Medal pamiątki są w toreczce. Tak, tak, ten cały rząd. Na miejscu 9 szykuje się Staniszewski Włodzimierz. Miejsce 8 zdobył kolega Słupek Jacek, który jest nieobecny, więc pozdrawiamy Marek. Na miejscu 7 uplasował się mój kolega klubowy Piotruś. Pozwolisz, że ja ci założę ten medal, dobra? Na miejscu 6 Łukasz Grabiec. Gratuluję. Na miejscu 5 nasze słoneczko, mój przyjaciel Lesiu Sobota! Dziękuję. Na miejscu 4 uplasował się kolejny kolega z Pomuchla, Stan Cezary, zapraszam. Chyba najbardziej nagradzaną, najbardziej oczekiwaną. Miejsce 3 Grzegorz Krężel. Tu jeszcze pukar za 3 miejsce. Uważaj, bo waży. Poczekaj, 3. Sprawdź, czy jest 3. Tak, bo to są istotne rzeczy. Miejsce 2. Piotruś Formera. Nie dostaniesz nagrody Fair Play. Kupetka od naszego sponsora. Szanowni Państwo, czas na miejsce 1 w klasyfikacji generalnej Klubowej Ligi Służb Castingu 2016. Tą piękną koszulkę różową i tytuł czempiona KRS-u 2016 otrzymuje największy dłubacz Flonder, Technik Andrzej. Pikselka chyba będzie dobra, czy mniejszą robisz? Mniejszą troszkę. Koszulka jest taka. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwycięzcami, więc gratulacje dla wszystkich.